Cześć, ja jestem CD i witam was w kolejnym odcinku z gry The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dzisiaj chciałbym pozwiedzać sobie ogólnie tą wioskę, tak Hateno Village. Tutaj prawdopodobnie troszeczkę misji pobocznych się znajduje, więc poszukam, pozwiedzam, pogadam z każdym, kto w tej wiosce będzie, przynajmniej postaram się i zobaczymy. Ogólnie nasz cel główny teraz to znalezienie ognia niebieskiego dla Pury i dostarczenie go tam. Tutaj z daleka zauważyłem takie dziwne niebieskie miejsce, niepasujące do reszty otoczenia, no i właśnie jest to no takie miejsce, w którym taki piec właśnie z tym ogniem, który z jakiegoś powodu tu się znajduje. Coś tam miałem wrażenie dziwnego słyszałem, więc taki ogień sobie zabierzmy. Mam na szczęście pochodnie, więc podpalmy to, tylko przypadkiem nie zróbmy z siebie żywej pochodni. No właśnie, więc teraz te wszystkie lampy puste, tak, które spotykaliśmy wielokrotnie, nie będą już problemem. Czy właśnie deszcz zaczyna padać i wiatr wiać? No mam nadzieję, że nie. No przez to trochę nie przejdę, więc naokoło będziemy musieli chyba przejść. Myślałem, że pogoda na nowo wróciła do normy, więc tak na chwilę wszystko zrobiło się czarne, ale wróciło do dobrego stanu. No ale coś tam wieje ten wiatr. Mogę tak zrobić? Pochodnia da... Wow. Zrobiłem sobie z siebie taką żywą pochodnię trochę i podpaliłem te trawy wszystkie. To może nie był najlepszy pomysł. Wyrzućmy tą rękę najwyżej, żeby mieć miejsce. Nie myślałem, że pochodnia rzucona nie przestanie się palić. Byłem pewny, że jeśli już uda mi się to zrobić, to dlatego, że podpalę po prostu... Nie mogę biegać z tym. Dobra, to warto pamiętać. Więc podpalmy sobie jeszcze raz stąd tą pochodnię. Mogę? Mogę oczywiście. Myślałem, że rzutem po prostu rzucę w... no to miejsce na ogień, tak? I w taki sposób to podpalę. Ale nie. Nie udało mi się podpalić, ale udało mi się zrobić... No po prostu rzucić pochodnie i cały czas się dalej pali. Więc miejmy nadzieję, że teraz nie zacznie deszcz padać. Oczywiście, no jeśli są tutaj miejsca na ogień w różnych miejscach, no to nie jest to takie okropne, ale w sumie czy to dużo zmienia tak naprawdę? W tamtą stronę. No bo i tak jeśli nam ta pochodnia zgaśnie w czasie deszczu, no to czy będzie ten ogień w tej lampie, czy będzie przy piecu? Będziemy musieli po prostu czekać ileś tam godzin, albo pójść no do gospody czy gdzieś, żeby czas przeleciał i no poczekać, żeby skończył się ten deszcz, tak? Bo nie wydaje mi się, żeby była tutaj opcja, żeby przykryć jakąś tą pochodnię i no uchronić ją przed deszczem. Ale mimo wszystko będę starał się do każdego takiego miejsca dostarczać ten ogień. Ciekawi mnie, czy jest jakaś może misja poboczna, która polega na rozświetleniu wszystkich lamp w tej wiosce. Albo może po prostu jest to taki event jakby, że jak się rozświetli, to wszystko to coś się stanie. Na pewno chciałbym to zrobić. Raczej... no nie będzie to rzecz łatwa, domyślam się, bo cała ta wioska pewnie ma porozkładane między sobą. Znaczy wszędzie, tak? Na każdej ścieżce jednej takie lampy. Ale zobaczymy. Na szczęście pogoda jest już w normie. Nie rozpadało się, więc... no nie musimy tracić czasu na to, żeby czekać aż deszcz przestanie padać. Więc po prostu rozpalmy ten cały piec. O! I teraz w laboratorium pojawia się tutaj miejsce do szybkiej podróży. Bardzo, bardzo spoko rzecz. Spróbuj drzwi otworzyć. Aha, nie da się drzwi otworzyć z palącą pochodnią. To trochę słabo, znaczy jakbyśmy musieli, no to możemy ją na ziemię rzucić i drzwi otworzyć i potem wejść do środka. Więc teraz ten kamień cały działa. Pura, co mi powiesz teraz? Hej ty! Linkuś, dziękuję ci tak bardzo. Więc teraz patrz tam. Kamień kierowania zaczyna reagować. Nie ma w tym nic tajemniczego, po prostu czysta nauka. Mój malutki, słodki kamień kierowania. Ty wiesz, jak sprawić, aby moje stare serce badaczki zaczęło mocniej bić. Więc chodźmy i przywróćmy te runy do Shrika Slate. Więc umieszczamy właśnie w tym kamieniu. Już nieraz to robiliśmy. Są takie rzeczy właśnie umieszczone po całym świecie. Więc aparat, kompendium oraz album będą przywrócone. Hmm,
I ostatni slot na runę nam się zapełnia. Ciekawe, czy faktycznie jest ich w grze 6, czy bardziej 5, no bo te bomby to trochę jak jedno. Czy może potem będzie można te runy jakby wymieniać i dojdą kolejne? Nie wydaje mi się, ale zobaczymy. Więc zrobione zdjęcia będą mogły być połączone z kompendium wiedzy Hyrule. Oki? Pojawiają nam się zdjęcia w albumie. 12 różnych miejsc. Oraz kompendium tak różnych obiektów, stworzeń tam na górze i innych rzeczy, której nie jest pełne, więc pewnie będziemy musieli sami teraz na nowo odkrywać je wszystkie, tak zapełniać. I zrobione. Więc czy wszystko jest naprawione? Zobaczmy. Co to było? Które to było? Aparat, kompendium, Hyrule, album. Tak, wszystko wygląda spoko. Zrób zdjęcie mnie za pomocą aparatu i nie zapomnij mi go pokazać. Więc robimy zdjęcie tak samo jak innych run używamy. Trzymaj. I możemy też zrobić zdjęcie, tutaj widzę, za pomocą X-a, właśnie swoje. I zaznaczają nam się różne przedmioty wtedy. No niech będzie, zróbmy zdjęcie tarczy. W porządku. Spiked Boko Shield, no taka tarcza. Więc zamieniła się z pomarańczowej na niebieską, więc mamy o niej teraz jakby wiedzę czy coś takiego. Hej, jak idzie robienie zdjęcia? No, trzymaj, tak to wygląda. Nie mogę się doczekać, aż to zobaczę, poka. Oto ono. O wow, co to za śliczna mała istotka. I to nie tylko ta urocza dziewczyna jest na tych zdjęciach. Są tam też jakieś stare zdjęcia krajobrazów przechowywane w albumie. Wiedziałem, że księżniczka Zelda często używała aparatu, ale to... Hej, Linkuś, tak teraz mi zaświtało w głowie, że to ty byłeś przecież wybranym rycerzem księżniczki Zeldy. A to oznacza, że... Jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że towarzyszyłeś jej we wszystkich tych miejscach, które są na tych zdjęciach. A, tak, zapomniana pamięć. No to troszeczkę problematyczne. Ale nie traćmy nadziei, to tylko oznacza, że te zdjęcia mogą być brakującym elementem układanki, aby pomóc ci przywrócić twoją straconą pamięć. Jeśli przeczucie mnie nie myli, sugeruję ci spotkać się z Impą. Ona wie o księżniczce Zeldzie więcej niż ja. O tak, jest jeszcze jedna rzecz, którą od ciebie potrzebuję. Nie musisz się tym martwić, dopóki nie spotkasz się z Impą, ale chcę, żebyś przyniósł mi troszeczkę starożytnych materiałów. Dostarcz je do mnie lub do Robiego w Akala, starożytnym laboratorium technologii. Jeśli moje zadowolenie to nie jest wystarczająca rzecz, jeśli przyniesiesz mi te materiały, dam ci coś dobrego w zamian, w nagrodę. Więc zróbmy to. Okej, więc pogadajmy z tobą. Zobaczmy. Hej, więc coś dobrego w zamian? Aha. Cieszę się, że pytasz. Jeśli dostarczysz mi materiały, wzmocnię twoje runy. Wzmocnię ci Shika Sensor za jakieś materiały, bomby oraz Stasis. Więc jaką runę chciałbyś ulepszyć? No spróbujmy Shika Sensor. Więc potrzebujesz 3 śrubek. No takie raczej posiadam. Pozostałe rzeczy raczej nie, ale śruby posiadam, więc... Snap. No tu już się domyślam po prostu, do czego to będzie służyć, tak? Bo wcześniej już było widać, że mieliśmy tam listę rzeczy do wyboru. Do tej pory mogliśmy tym sensorem tylko wyszukiwać sobie więcej kapliczek. Właśnie tylko kapliczek, więc domyślam się, że teraz na przykład wieże tam się pokażą, chociaż wieże są widoczne. Może koroki nam się będą wyświetlać? Hej. Shika Sensor Plus! Naprawdę chcę to zobaczyć! Okej. Witaj, Symin. Mam ci coś do pokazania. Hej, znalazłeś Shika Sensor Plus! To może się przydać, więc dzięki temu możesz wyszukiwać sensorem rzeczy, które złapiesz na zdjęciach. Zobaczmy. Najpierw idź i zrób zdjęcia tych słonecznych grzybów za pomocą aparatu, są tam za laboratorium. No już poprzednim razem je gdzieś widziałem, więc zerknijmy mniej więcej. Znaczy poprzednim razem je już sobie zebrałem, więc w sumie to może być trochę problem. Wyżyć może tą pochodnię. Może nie będzie już potrzebna, więc no przebiegnę się wokół tego miejsca, ale no jak już te rzeczy złapałem, no to obawiam się, że teraz może być ciężko je na nowo znaleźć, no raczej nie wyrosły w ciągu kilku godzin. Motykę też bym sobie zabrał, powiedzmy, że za ten miecz. Niech będzie, ale właśnie, myślę, że mogę zrobić po prostu coś takiego,
że po prostu sobie znajdę te grzyby w ekwipunku. A w ogóle te ćwiercze też... Ciekawi mnie, co się stanie, jeśli takiego... Nie, to nie było planem. Jeśli takiego ćwiercza wezmę... Niekoniecznie chciałem sortować. Wezmę do ręki też sobie tego grzyba gdzieś, którego mam w ekwipunku słonecznego. Dokładnie, jeden akurat posiadamy. I teraz je wyrzucę na ziemię. Mam nadzieję, że ten ćwiercz tylko nie ucieknie. Zrobił to właśnie. Więc to nie był dobry pomysł, bo chciałem mu zrobić zdjęcie. Właśnie chciałem teraz wyciągnąć aparat. I no jak nam Asymine mówił, tak, zrobić zdjęcie tego. Tylko chciałem też zrobić zdjęcie oczywiście tego ćwiercza, który odleciał. No trudno. Jak on w ogóle siedzi w naszych kieszeniach czy plecaku i żyje cały czas? No na pewno mu przyjemnie tam nie jest, skoro od razu się rzucił i odleciał. No ale właśnie, pokażmy te grzyby dla Asymina. No, udało ci się zrobić zdjęcie grzybów, tak, potwierdźmy to. Pokażę ci nawet, patrz, grzyby. Tak, to są grzyby. Świetna robota, teraz udaj się do kompendium i nastrój sensor, żeby za pomocą zdjęcia, żeby szukać sensorem, gdzie są te grzyby w większej ilości. To wydaje się dobrym momentem, żeby poprosić cię o przyniesienie mi 3 grzybów słońca. Okej? Więc to wszystko, ta moja pomoc. I to niby udawałeś, ej, masz Sheikah Slate, tak naprawdę chodziło ci tylko o to, żebym ci jakieś grzyby dostarczył. A niech będzie. Więc teraz tutaj możemy sobie włączyć sensor, wybrać z kompendium te grzyby. I to zdjęcie chyba jest faktycznie tym, które ja zrobiłem. No, na 100% jest to tym zdjęciem, które ja zrobiłem. Więc teraz mogę sobie to zaznaczyć. I... sygnał jakiś jest. Zobaczmy, w którą stronę sygnał będzie największy. W tą stronę sygnał jest największy. To jest w ogóle ta cała wielka luneta, tak? Teleskop jakiś. Więc gdzieś tam, tu na dole nie. Zobaczmy. Tutaj coś mi wykrywa, coś jeszcze mocniej wykrywa. Jak w tą stronę, tak, tu jest sygnał największy. Tu jest sygnał ogromny, więc zakładam, że już tuż pode mną coś od razu będzie. No pokazuje mi, że tu coś jest i to, że sygnał jest bardzo duży. I znika. No są jakieś grzyby, ale to nie są te konkretne grzyby, których potrzebuję. Tak, więc jest jeden, więc to będzie drugi. I czy w tym lesie jeszcze znajdą się kolejne, czy nie? Jest jakiś kolejny grzyb, znaczy mogę zawsze wyciągnąć aparat i porobić im zdjęcia. Dzięki czemu oczywiście później w tym kompendium będą. No to raczej chyba jest rzecz przydatna. Kolejny grzyb tu się znajduje, więc teraz no gdy widzimy jakąś rzecz... Odleciał ćwiercz, niestety, no muszę teraz uważać i spróbować złapać te ćwiercze wszystkie. No i teraz mimo, że jestem bardzo blisko tego laboratorium, mogę po prostu sobie jeszcze łatwiej dostać się tam za pomocą teleportu. Witam ponownie. Hej. Pura, coś tam śpiewasz sobie. Asymine, mam dla ciebie grzyby. Tak, przyniosłem dla ciebie grzyby. Proszę, oto twoje grzyby. Dzięki, spoko. Dostajemy trufle w zamian za to. Miło. Znalazłem sposób, żeby pomóc ci szukać nowych przedmiotów za pomocą Sheikah Sensora Plus. Gdy kontynuowałem moje badania, odkryłem, że są jeszcze jakieś zdjęcia z przeszłości na kamieniu kierowania. Okej, więc spróbujmy wyjąć te rzeczy z kamienia. Normalnie nie pozwalam ludziom używać mojego małego kamienia kierowania za darmo, ale... też chcę w sumie zobaczyć, co się stanie, więc ten jeden raz pozwolę ci na to. No to by było w sumie dobre, jakbyśmy nagle mieli już całe to kompendium skompletowane. Od razu, bo całą wiedzę po prostu z przeszłości znajdziemy, tak? A zobaczymy, jak to wygląda. Okej, dostaliśmy jeden nowy obiekt. Tutaj. O, takie coś. O, wow, to jest... Wychodzi na to, że kompendium Hyrule przywróciło zdjęcie z przeszłości. Możesz też zapełnić puste miejsca za pomocą robienia zdjęć aparatem lub wykorzystując też ten kamień. Spoko. Ale nie będzie to od teraz darmowe. Utrzymywanie laboratorium w takim stanie ciągłej pracy to wydatek całkiem duży, wiesz o tym. Wiem o tym. Więc jak mam ci za to zapłacić? No zobaczmy, co jeszcze Symin powie. Aha, tak to działa. Więc po prostu w zamian za rupie będziemy mogli sobie
kupować zdjęcia, których jeszcze nie mamy. No, myślę, że polega to wszystko na tym, że sam muszę znaleźć jak najwięcej i jak już uznam, że no poddaję się, po prostu więcej rzeczy nie chce mi się szukać, to mogę przyjść do niego i zapłacić za resztę. Nie wiem, tak myślę przynajmniej. Bo tak jedno zdjęcie za 100, no to średnio wydaje się opłacalne. Mogę sobie zrobić zdjęcie jabłka. Zawsze od teraz będziemy mogli, jak widzimy jakiś nowy przedmiot, to bawić się w zdjęcia. Fajny dodatek. Zawsze uwielbiałem ten motyw w Beyond Good and Evil. Gdzie, no dokładnie myślę, taką samą rzecz się robiło, tak? Chodziło się z aparatem i szukało się nieznanych jeszcze nam gatunków. I no jest to fajna, fajna sprawa. Może nie dla każdego, ale jak ktoś lubi ogólnie kolekcjonować różne rzeczy, no to jest to całkiem ciekawe. Ale na razie ogólnie tak chciałbym udać się do całego tego miasteczka i po prostu zobaczyć, co będę w stanie tam teraz znaleźć. Jakieś misje poboczne. Wiemy o jednej, tak? Czyli o świerszczu. Ale, znaczy o 10 świerszczach, ale prawdopodobnie no będzie tych rzeczy nieco więcej. Tak próbuję teraz w miarę powoli po prostu chodzić i patrzeć, czy gdzieś jakiś taki robak siedzi, ale no nic nie widzę. Mimo, że słyszę. Więc tutaj jest jedna chata, będę starał się po prostu z każdym jednym. No właśnie, coś tu znowu leciało mi przed oczami. Ale no ja widzę te rzeczy dopiero jak lecą, a nie jak siedzą w miejscu na ziemi i wtedy mogę złapać, bo jak tak patrzę sobie dookoła, no to pusto. Ale prawdopodobnie jak zaraz zacznę się ruszać, to z 10 na mnie wyleci. Witaj. Halo, halo. Halo. Tyle. No to sobie pogadaliśmy. Czy mogę zrobić zdjęcie po prostu dla krowy? Mogę? Czy to jest Magda? Czy to nie jest Magda? Magda, czy to ty? Czy mi się coś miesza? Będziesz teraz Magda na zdjęciu, które zawsze będę widział z podpisem Krowa Hateno. Czy to ty, Magda, czy nie? Nie, to Coin. Wyglądasz podobnie do Magdy. Wiesz, mówił ci to kiedyś ktoś? Tak, to ja, Link, jestem. Czego chcesz? Nie udawaj, że nie wiesz, o co chodzi. W sumie spoko. Wyglądasz na niegroźnego, wybacz mi. Ostatnio jestem po prostu kłębkiem nerwów, gdy te wszystkie potwory dookoła biegają. Trafiły nawet na plażę Hateno, aby ukraść moje owce. Jeśli ktoś czegoś niedługo nie zrobi, to już żadna mi nie zostanie. Okej, jak najbardziej postaram się pomóc. Więc druga misja dla nas. Hej, kim ty jesteś? Raczej takie pojedyncze osoby nic ciekawego nie mają do powiedzenia. Dzień dobry, nieznajomy. Czy jesteś jakimś podróżnikiem interesujący? To może zadziałać. Wydajesz się umieć używać łuku, więc czy pomożesz mi? Czego potrzebujesz? Mam takie szczęśliwe wrażenie, że i ty jesteś odpowiedzią na moje modły. Więc potrzebuję, żebyś upolował dla mnie jelenie w lesie Redsam. Jest ich tam obecnie za dużo i niszczą one las. To dlatego miałem nadzieję, że upolujesz dla mnie wszystkie jelenie, jakie możesz w ciągu jednej minuty. Okej? Dzięki? Czemu w ciągu jednej minuty? O co ci chodzi, kolego? To było dziwne i od razu się przenosimy tam? Tak, ten gość na pewno nic nie ma, nie jest ważną osobą, na pewno nic się nie stanie, jeśli z nim pogadam, pewnie mnie od razu odrzuci. Przeteleportował mnie do lasu na wyzwanie polowania na jelenie, więc mamy minutę na upolowanie największej ilości jeleni. Hej, trafiony. Nie wiem, czy warto zbierać po nich rzeczy, to trochę czasu też zajmuje. Tam widzę kolejnego. Tylko nie chcę strzał stracić tutaj dużo, mam nadzieję, że nagroda będzie tego wszystkiego warta. Czy nie stracę strzał dużo, jeśli będę celnie strzelał? Bo na razie to celnością nie mogę nazwać. Ale trochę ogólnie, no, z zaskoczenia mnie to wszystko wzięło, że nagle poluję na jelenie z jakiegoś powodu i tracę strzały, bo nie trafiam nikogo. Nie włączaj teraz tego. Mogę go ujeżdżać, to raczej nie jest dobry pomysł. No, chyba trzy mogę co najwyżej złapać sobie. Trafiony? Nie strzelaj tutaj. Trafiłem go? Trafiłem go, dobra, łuk się skończył, co prawda. Więc zbierzmy sobie mięso. Nie tak się łuk zmienia. Weź po prostu łuk. Jakiś jeleń tutaj. Są w tym miejscu. Jak się rusza na boki, jak skacze? Czwartego może uda się trafić jeszcze. Jeszcze, traf go tylko raz. Traf go raz. Trafiony, mamy to, zaliczy czwartego. Czwartego złapałem. Nie złapałem? Trzy, no cztery przecież trafiłem. Jedna rupia. Znowu? Znowu chcesz to ode mnie? Nie ma mowy. Co ty sobie myślisz?
No właśnie, tak. Na pewno nie ma żadnego znaczenia to, że z nim pogadam. Nie, nic się nie stanie. Przeniósł nas do jakieś dziwne wyzwanie. A niestety, no jakbym miał więcej strzał, to z chęcią, ale 8 strzałami to ja wiele nie zrobię, więc jak sobie takie kupię, spoko. Na razie wiele na pewno nie zdziałam. Więc podlećmy sobie tutaj oczywiście do gospody. Leop raczej z tobą gadać nie będę w tym momencie. Tutaj na górę jakbym wskoczył, no to tam chyba też jest wejście do środka. Ale no, możemy wejść po prostu tędy. Prześpijmy się do rana w łóżku. Po prostu myślę zwykłym. Jeśli jedyne co się zmienia, to to, że dostajemy tam jedno dodatkowe serduszko. No to nie zależy mi na tym tak bardzo. Więc możemy teraz zabrać się właśnie za zwiedzanie tego całego miejsca. Jakby mi kontroler działał, to byłoby lepiej. Pobiegamy sobie, pozwiedzamy kilka rzeczy. Tutaj mamy właśnie jakiś sklep. Na to wychodzi. Witam. Więc, co tu mamy? Strzały. Ale strzały chyba takie całkiem niezwykłe. Aha, mamy tu strzały, ale te pierwsze jakoś tak początkowo się nie pokazały jako możliwe do sprzedania. Więc mogę sobie zakupić 15 takich strzał w zamian za 60 rupii. Zdecydowanie coś takiego bym zrobił. Strzały wybuchowe. Strzały też wybuchowe, jest ich bardzo dużo tutaj. Ale jednak te są drogie i raczej mi niepotrzebne. Oraz różne oczywiście też tutaj no składniki, materiały, żarcie tak są. Myślę, że w tej chwili nie jest mi to potrzebne. Jeśli będę jakiegoś konkretnego przedmiotu szukał, no to wtedy się udam. No i fajnie by było tutaj po prostu poczekać jeszcze kilka godzin, zanim zacznę zwiedzać, bo widzę dużo osób cały czas jeszcze śpi. Ale no wyjdźmy na razie stąd. Zerknijmy mniej więcej. Dzieciaki, hej. Hej, wyglądasz jakbyś był dobry z łukiem i mieczem, więc musisz być całkiem silny. Czy jesteś silny, czy co? Niekoniecznie, ale jestem, powiedzmy. Założę się, że możesz używać różnych rodzajów broni. Więc, czy chcesz pomóc dzieciakowi spełnić jego sny? Mój dziadek nie żyje. O, więc, gdy jeszcze żył, uwielbiał bronię, ale nigdy nie miał okazji zobaczyć tych wszystkich, które chciał. Więc, czy przyniesiesz mi bronię i pokażesz je dla mnie? I wtedy będę mógł opowiedzieć o nich dla dziadka, gdy się znowu spotkamy? Niech będzie. Więc, gdzie powinniśmy zacząć? Czy słyszałeś o mieczu podróżnika? Widziałem go w książkach, ale nigdy nie widziałem go na własne oczy. Więc jeśli go znajdziesz, proszę pokaż mi. Jasne. No właśnie, nie wyświetla się nad nim, nad ich głowami tak wykrzykniki. Ale też znajdujemy u nich miejsce poboczne. Fajnie się biega, uwielbiam biegać, lubię rozmawiać też. Więc kogo lubisz? Mamę lubię. Ale mama zawsze gada z jej przyjaciółmi, a ja nie mogę im przeszkadzać. Jedyny sposób, żebym mogła z nią pogadać, gdy jest z przyjaciółmi, to podejść do niej od tyłu. Przeskradać się do niej. Okej, więc co lubisz w takim razie? Chcę błyszczące klejnoty, błyszczące pieniądze, kocham. Panie? O co chodzi? Co się dzieje? Czy masz rubin? Sprzedaj go, będziesz bogaty. No, wiem o tym, więc no właśnie, gadając z różnymi tutaj osobami możemy dowiedzieć się różnych takich małych porad. Co lubisz robić w takim razie? Łapać robaki, błyszczące robaki. No właśnie, musisz po cichu podejść, żeby takiego złapać. To mi cały czas najlepiej nie wychodzi, ale będziemy musieli na pewno teraz się postarać i to zrobić. Przeskradajmy się za nią i pogadajmy z nią, jak córka radziła. Niki, w czym masz problem? Jak możesz tutaj próbować podsłuchiwać? Zajmij się swoimi sprawami. Och, ci młodzi ludzie w dzisiejszych czasach. Co za łobuz tak po prostu podsłuchuje, jakby to nie było dla niego żadnym problemem. Jak niemiło. No dziewczyny, ja tu tylko podszedłem. Ja wiem, że skradałem się za wami, ale to nie znaczy od razu, że podsłuchuję. Szczególnie, że mówicie tak cicho, że nic tam w ogóle nie słychać. A mogę tu wejść po drabinie na dach? Oczywiście, że mogę. No nie będę tutaj do tego gościa z barwnikami wchodził. Na razie wygląda to myślę fajnie w tym czerwonym ubraniu. Jak znajdziemy jakąś może inną, nową zbroję czy coś takiego, to będzie można się czymś takim zająć. Tak tutaj chcę wejść, żeby rozejrzeć się może po okolicy. Na przykład zobaczyć tutaj, że znajdują się tu kaczki. Czy z daleka będę w stanie zrobić sobie zdjęcie tych kaczek? Mam nadzieję, że jeśli teraz przybliżę, no, złapiemy takie zdjęcie sobie do albumu. Fajna, fajna sprawa. No i właśnie, skrzynka tu się znajduje pod wodospadem. Za samym wodospadem nic nie ma. Ale skrzynkę taką sobie bez problemu oczywiście wyciągniemy za pomocą mocy magnetycznej. Tylko oczywiście no, nie możemy być w wodzie, żeby to zrobić, a Link coś ma problem, żeby z tej wody wyjść. Trochę.
Co się stanie, jeśli tak się zamachnę za mocno? To się stanie, dobra. Może prawie na siebie. No, no karma. Więc po prostu jakiś kamień. No, pewnie będą one przydatne. Ale właśnie, mamy tutaj klawię, która ma dla nas jakieś zadanie. Dzień dobry. Jesteś podróżnikiem, co? Więc słuchaj. Słucham. Widzisz te trzy drzewa tam na górze tej śnieżnej góry? Mhm. Właśnie, tak wcześniej zdziwiłem się, co robią te takie trzy pojedyncze drzewa na szczytach gór. Znalazłam liścik w książce w moim domu. Notatka mówi, gdy trzy drzewa na szczytach staną się jednym, odwróć się od nich i udaj się w stronę morza. Jakie dobre, uwielbiam coś takiego. I myślę, nawet teraz bym spróbował coś takiego sobie zrobić. Tutaj w ogóle przy wejściu jest sklep z ubraniami, który całkowicie wcześniej pominąłem. Dużo większy niż ten poprzedni. Więc co tu mamy? Na początek zestaw, który właśnie nosimy na sobie, tylko przemalowany. Który, no właśnie, jest słabszy, ponieważ my te części nasze mamy ulepszone. No i tutaj też jakaś zbroja, która jest słabsza, ale jakbyśmy ją ulepszyli, no to wiadomo, byłaby mocniejsza niż ta, którą mamy na sobie. Ale jednak lepiej chyba nosić takie zwykłe ubranie niż wielką, ciężką zbroję. Jeśli chodzi o przynajmniej wizualny efekt. Tam widzę kolejną jakąś tablicę ogłoszeń, możemy zobaczyć. Te domki wyglądają ciekawie. Zdecydowanie inaczej niż reszta domów w mieszkań, tak? Znaczy, no, no, architektura całkowicie inna niż w całej tej wiosce. Takie bardzo kwadratowe. Nawet bardzo po prostu w kształcie takiej kostki sześciennej. I złożone są one z takich kilku kostek. Śmieszne w sumie. Ale zobaczmy właśnie tutaj, tutaj tą tablicę ogłoszeń. Nowa era komfortu, czyli no właśnie tablica na temat tych domów, tak? Że ktoś tam mówi, jakie super domy można zbudować. I tu z tyłu jest taka pojedyncza chatka oddzielona, więc domyślałbym się, że jest to jakieś ważne miejsce. Sprawdzę, co jest pod głazem. Nic nie ma pod głazem. Możliwe, że jeśli rzucę go w odpowiednie miejsce, to coś by się stało. No ale jest to na pewno jakieś miejsce, no, no, no ważne, tak? Więc budują coś. I jest architekt, tak? Hej, Bolson. Hej. Potrzebujesz czegoś? Co tu robisz? Jeśli to nie jest oczywiste, niszczy ten pusty dom. Czasy są ciężkie. Widzisz, mało jest osób, które chcą kupować mieszkania. Więc mieszkańcy wioski zadecydowali, że najlepiej będzie po prostu to zniszczyć. Mogę to kupić? Okej, pozwól, że ci wszystko przedstawię. Widzisz, ten dom był pusty od lat, więc mieszkańcy zadecydowali, żeby to zniszczyć. Koszty zniszczenia to 50 tysięcy rupii. Więc jeśli chcesz to kupić, to 50 tysięcy rupii. Niemożliwe, niemożliwe, targujmy się. Nie targujemy się. Gdybym w twoim wieku, też miałem problemy z kasą, więc rozumiem, jak się czujesz. Okej. Okej, widzisz, patrz. Umowa jest taka, tylko dla ciebie. Obniżę cenę do 3000. Ale potrzebuję też 30 wiązek drewna. Materiały budowlane, wiesz, o co chodzi. Jasne, jasne. Takie koszta to już mi bardziej pasują zdecydowanie. Hudson, Carson, przestańcie to robić. Oki. Więc będziemy mogli sobie tutaj dom kupić. Nie mam pojęcia, że coś takiego da się zrobić. I nie mam pojęcia, kiedy uda mi się na to nazbierać, bo no 50 tysięcy nie ma szans. 3000? Też nie będzie to łatwe. Dobra, zrobiło się już ciemno. Nie udało mi się zbyt wielu rzeczy znaleźć. I chciałbym teraz właśnie udać się w miejsce, tak, z którego te trzy drzewa właśnie będą, no, tworzyły jedność, tak? Musimy w jakimś konkretnym innym miejscu się ustawić. Zobaczmy na mapie mniej więcej, jak to wygląda. No ciężko teraz ocenić, czy to jest jedno miejsce, to jest powiedzmy drugie miejsce i to jest trzecie. Nie wiem, czemu kontroler mi przestaje czasami działać. Mam takie opóźnienie straszne na lewym Joy-Conie. Niechcący to ustawiłem sobie, ale po prostu czasami kontroler przestaje dokładnie działać, tak? Więc albo muszę tam z dołu jakoś popatrzeć i hej? Kierować się na trzy drzewa, albo z drugiej strony. Co się właśnie dzieje? To chyba nie jest normalne. Księżyc zrobił się czerwony cały. Krwawy. Wow. Postaram się po prostu tam dostać, tak? I tu są trzy drzewa i postawić się albo przy jednym, albo przy drugim, żeby były one w prostej linii. Ale to jest trochę niecodzienna rzecz, tak mi się wydaje. Wielki czerwony księżyc.
Zobaczymy. Oj, temperatura tutaj jest niestety za zimna, więc wyjąłbym kubrak ten, tak, zimowy. Czy będzie już dobrze? Nie jestem pewny. Nawet bym i ubrał się, i też wypił. Kontroler mi nie działa, o co chodzi? Tak coś mi się ten Joy-Con teraz zacina. No po prostu zjem sobie to żarcie, żeby takie było nam, no, odpowiednio. Ta temperatura była odpowiednia. Ale to strasznie wygląda po prostu trochę. Ten księżyc wielki. No okej. Drzewo znajduje się tutaj, więc do niego po prostu chciałbym teraz sobie podejść. Nie, to jest drzewo najdalsze. Więc tu jest jedno, drugie, tam trzecie. Zobaczymy, czy z tej strony będzie dobry widok. Nowy przedmiot, może powinienem był zacząć od sfotografowania go. Jakby ziemia się zaczynała palić teraz. Wszędzie te czarne odłamki latają. Jeszcze muzyka do tego taka dziwna. No coś się dziwnego dzieje. Okej. Więc świat się kończy trochę. A jest to po prostu kolejna wiadomość od do nas. The blood moon rises once again. Please be careful. Więc po raz drugi, tak, mamy krwawy księżyc, który zmienił się w normalny po jakimś czasie, po tym jak oczywiście dostaliśmy tą wiadomość całą. Wow. Więc to jest moment, kiedy w świecie gry potwory się odradzają, które już pokonaliśmy, i skarby na nowo się pojawiają, coś takiego mniej więcej. Więc tu są trzy drzewa, mają być one w prostej linii. No albo z tej strony, albo z drugiej, ciężko teraz powiedzieć. Jeśli z tej strony, no to odwracam się idealnie i idę teraz przed siebie, na to by wychodziło. Zobaczymy, czy faktycznie jakieś skarby dzięki temu znajdziemy. No miałem się kierować w stronę morza, tam morze przede mną na pewno się znajduje. Tutaj za to znajduje się jakiś potwór czy coś. Tak, taki goblin po prostu, znaczy ten, no Jaszczuro goblin, coś takiego. Hej, co ja tam widziałem w ogóle? Rozwal go po prostu jakoś. Jacy oni mocni są i szkielety jeszcze jakieś, nie. Po prostu nie to. Ale to jest, co to jest? No, chyba jedna z tych bestii. Ale ja miałem się kierować w tą stronę, tak? Dobrze pamiętam? Mam nadzieję, że dobrze pamiętam. No, powinienem był sobie po prostu zaznaczyć te trzy drzewa, no ale mniej więcej, tak? Jedno, drugie, trzecie. Więc prosto i na prawo, i może gdzieś tu coś będzie? Albo w wodzie? Nie mam pojęcia, ale po prostu chodźmy do przodu. No i szukajmy jakichś rzeczy, które będą rzucały się w oko. Już zapomniałem dokładnie, jak ta wiadomość brzmiała, tak, ta podpowiedź. Tam, gdzie będą wszystkie drzewa skierowane, tak, w jednej linii, to idź w stronę morza. Może za daleko, może tylko troszeczkę miałem podejść. Tak zlecę od razu na ziemię, żeby po prostu, no, nie skończyła mi się energia, bo wtedy oczywiście bym spadł i to nie byłoby fajne. Aha, dobra, po prostu was trzeba zastrzelić, bo inaczej to będzie źle z nami strasznie. Taki jeden po prostu kis elektryczny i moje życie z pełnego stało się puste. Więc po prostu zjedzmy te owoce, żeby mieć to życie pełne. Zaraz skończy nam się ten bonus oczywiście do temperatury. No ale właśnie, tak? W prostej linii idź w stronę morza. Zaraz zerknę jeszcze na tą misję po prostu poboczną, która się dodała. Bo może wtedy jakoś stanie się bardziej jasne, co mam znaleźć. Szkielet zwykły. No ciebie mogę sobie rozwalić, szczególnie, że chyba miał tutaj całkiem niezły łuk przy sobie, a z łukami no to zwykle u mnie deficyt jest spory. Ten bez broni w ogóle łazi. Zaraz ja też będę. Bo się to tak szybko po prostu kończy. Ale te szkielety na szczęście wystarczy raz walnąć w głowę i jest po nich. Więc mogę zebrać sobie te kilka broni, no zaraz będzie znowu nam zimno, znaczy byłoby nam zimno, jakbym był cały czas na górach, tak? No mam nadzieję, że po prostu poszedłem w dobrą stronę. Tutaj wszędzie są różne, no właśnie, kamienie do rozwalenia. Więc mieliśmy tam napisane, że czeka na nas, będzie czekała na nas próba ukryta w kamieniu. Nie mam pojęcia, co to oznacza. Mam pojęcie, że tym młotem wystarczy raz walnąć w te kamienie, żeby je rozwalić. No raczej nie chodzi o tą jaskinię z różnymi przedmiotami.
To jest jakiś, powiedzmy, taki mały sekret, gdzie możemy sobie znaleźć dużo wartościowych przedmiotów. Rubin, szafir, to są niesamowicie wartościowe chyba przedmioty. Ale nie wydaje mi się, żeby była to ta cała próba. Bo no, nie jest to próba, no, możemy sobie zebrać kamienie. Nie jest to wyzwaniem żadnym. Poza tym, że no, możemy oczywiście broń stracić przez to. Czy topazy mam po raz pierwszy? Nie. No fajnie to wygląda i tam chyba widzę jakąś wielką wyspę przed sobą, tak? No właśnie, są tam takie dwie wyspy, domyślam się, że będziemy w stanie tam daleko się dostać, jakoś dopłynąć na tratwie czy na czymś. No to chyba nie chodzi tutaj o żaden kamień. I tu nic nie ma. Tutaj jest skrzynka. No raczej nie o to chodzi też, ale zawsze skrzynkę mogę sobie zabrać. Ciężko się tak celuje, bo muszę bardzo minimalne ruchy robić z takiego miejsca próbując to złapać, wyłowić. Zobaczmy, jaka nagroda na nas czeka. Srebrna rupia, która warta jest 100. Sporo, więc patrząc na mapę, nasz cel może znajdować się w tym lesie albo gdzieś bardziej w tą stronę podchodząc. Więc na razie po prostu podejdę sobie, no chyba w tamtą stronę, tak? Żeby zobaczyć, czy czegoś ciekawego tu przypadkiem nie ma. A jeśli nie, no to postaram się wrócić po prostu tą drogą i może uda się po drodze coś znaleźć, no bo chciałbym po prostu jeszcze to sobie dzisiaj zrobić. Jeśli się uda, bo na razie, no, myślałem, że będzie to coś bardziej rzucało się w oczy, co mamy znaleźć. Próba wyryta, znaczy próba uwięziona w kamieniu. No nie wiem, nie wiem dokładnie, co to oznacza. Tutaj znalazłem kamień, który sobie leży. Ale nie jest on niczym tutaj konkretnym. Chyba, że jest. Nie sądzę. Jest tu kolejny kamień. Oczywiście z tymi przeciwnikami, no to już nieraz walczyłem. Też widzę tutaj kamień. Mogę spróbować sobie teraz nie to zrobić. Podejść po cichu i rzucić w niego. Mogę rzucić prosto w niego jakoś. Trafiło go to nawet, okej. Okay. Zamrozić nie dam rady. Mogę zrobić mu zdjęcie. Hej. Nie skacz, złapało go to czy nie? Chyba nie złapało go. Więc teraz go na pewno złapało. Niebieski jaszczur. No, zdjęcie może niedokładne, ale zaliczyło, więc wyciągnijmy sobie po prostu coś takiego. Więc chodź, kolego. Nie trafiło go. Dobra, po prostu zawalczmy. Jest tylko jeden, więc wystarczy, że go powalimy i wtedy walka staje się dużo łatwiejsza. Tylko musimy uważać. Postaram się faktycznie porobić teraz w końcu te uniki trochę. No właśnie, może uda nam się zrobić ten spowolniony czas czy coś takiego. Jak na razie bardzo mało z tego korzystałem. No, najlepiej będzie, jeśli nie będzie to w ogóle nam potrzebne i po prostu goście będziemy cały czas powalać na ziemię. Jaki skok duży. No właśnie, gość cały czas od nas ucieka. To nowość, bo do tej pory zwykle ci przeciwnicy, no, stali po prostu w miejscu. Zabiorę ci broń. Nie zabiorę ci broń, bo nie trafiłem. Weźmy sobie coś innego, jak na przykład taką rękę i po prostu zrzucę bombę. Trafię? Trafiony. Chcę tą ręką go rzucić, bo to raczej jest mocne. I no właśnie, za każdym razem jak rzucimy bronią, to ona się rozwala. Dzięki czemu po rozwaleniu też po prostu, no, zadaje dużo obrażeń, tak? Bo no, broń, która się rozwala, zadaje podwójne obrażenia w tej grze mniej więcej. Tam jest chyba łódka czy taki kamień na ziemi? To mi wygląda właśnie na coś, co mocą magnetyczną będę mógł rozwalić. Hej, panowie! Wysadzanie siebie mogło nie być dobrym pomysłem, ale też taki jeden wybuch wszystkich trzech idealnie wysadził, więc nie ma tego złego. To jest dla mnie... Nie myl klawiszy. Nie myl klawiszy, po prostu wybierz sobie tutaj moc robienia zdjęć. Nie rzucaj młotem. Co ty robisz? Co ty robisz? Mogę sobie zrobić fotkę dla młota. Zapiszę go i pokażę nam, czym on jest. Czy za daleko jestem, żeby wyłapał? Tak, za daleko byłem. Więc teraz go sobie zapiszmy. Jasne. Mogę kucnąć teraz, gdy to trzymam? Mogę. Znaczy, w sumie nie wiem, czy teraz kucam, czy nie. Powoli chcę podejść i zrobić to zdjęcie dla tego ćwiercza w końcu. Złapało, czy nie? Tak, złapało. Dobra, teraz chcę go złapać jeszcze. No, pomyliłem przyciski. Nie zdążyłem się złapać za to wszystko, ale najważniejsze, że mamy jego zdjęcie i dzięki temu, dzięki też sensorowi, powinno być teraz dużo łatwiej to zdobyć. Ale czy to jest to nasze wyzwanie? Ten kamień, pod którym coś jest?
Na pewno będzie tam oczywiście korok się znajdował. Muszelka. Znaczy na pewno, no tak myślę, że będzie korok się tam znajdował. Więc weźmy magnes. Aha, nie da się tego tak rozwalić. No raczej bronią też tego nie rozwalę. Mogę młot swój rozwalić, czego nie chcę robić, ale już prawie to zrobiłem. Czy zatrzymywanie czasu będzie skuteczne na tym? Stasis? Będzie skuteczne na tym, dobra, więc teraz zatrzymuję czas. Nie chciałem używać tej broni. Młot po prostu zniszczę już, niech będzie. Jeszcze może pouderzam kilka razy z pałką, bo na tej pałce mi ani trochę nie zależy. A to na pewno zadziała całkiem mocno. Wow. Dużo mocniej niż myślałem, no i oczywiście korok. Witaj, no ty nie jesteś tym całym skarbem, próbą w kamieniu, ukrytą pod kamieniem. Byłeś ukryty w kamieniu. I czy jesteś faktycznie w linii prostej? O, tutaj... No, w prostej linii nie jesteś, nie sądzę, żeby o niego chodziło. Na razie bym po prostu tam się wrócił, więc ustawiłem się znowu w idealnej, prostej linii od tamtego miejsca. No i tak, znajduje się tu jeden taki duży właśnie kamień i może o niego po prostu chodzi. O właśnie to coś. I w środku niego coś miałoby się znajdować. No bo na nim raczej nic nie znajdę. Jest tu kilka takich dziwnych kamieni. Ale... No właśnie, co ja mam znaleźć tutaj? Czego ja mam w ogóle szukać w tym miejscu? Bo kamień, no kamień, tak? Nic on raczej nie skrywa w sobie. No tu jest kamień na przykład taki kolejny. Albo ten kamień. No kamieni tu jest pełno. Ten las cały. W nim coś jest? Taki dziwny, tajemniczy las? No, coś tu jest. No właśnie. Linia prosta w drodze do morza. Się wszystko zgadza. Zaraz się nam właśnie coś, co sprawia, że... No temperatura jest dobra, skończy. Szczególnie jeśli kontroler mi będzie przestawał działać. Nie będzie pomagało. Maliny, miłe. Więc... Nie wiem, co się dzieje, ale... Gałka do sterowania linkiem po prostu czasami odmawia zupełnie posłuszeństwa. Początkowo tak nie było, dopiero właśnie dzisiaj, w tym odcinku, zaczęło tak się dziać. A przynajmniej dzisiaj zacząłem to zauważać. No cóż. No, po prostu. Myślałem od razu, że właśnie próba dla bohatera, no to będzie oczywiście jakaś kapliczka. Ale udało nam się ją znaleźć i... Nie było to może do końca w linii prostej, ale musiałbym jeszcze raz się mniej więcej przyjrzeć z perspektywy mapy. Ale wchodzimy. Tak no, Oax Blessing. Od razu mamy skrzynkę na środku, tak? Więc na pewno ją sobie otworzę. Buty do wspinaczki. To ciekawe. Więc będziemy musieli się powspinać. No od razu je sobie założymy, bo no raczej są konieczne, a jeśli niekonieczne, no to na pewno bardzo przydatne tutaj, żeby zdobyć sobie coś? Czy już mogę wyjść? Znaczy nie chcę. Aha. Więc próbą było wejście do środka, ale w środku już zrobić nic nie było konieczne. To nowość? Po prostu dostajemy sobie kulę za samo wejście do środka. Niech będzie. Oczywiście, no ja wrócę się do środka, żeby zobaczyć, czy nie ma tam sekretu jakiegoś. Mogę się wrócić? Mogę się wrócić. Więc, czy... No pewnie w wodzie, nie wiem, jakaś skrzynka chociaż będzie, albo dzięki temu mogę się teraz wspinać na te starożytne rzeczy? Nie. W wodzie nic nie ma. Na górze nic nie widzę. Z drugiej strony w wodzie pusto. Wspiąć się na nic nie mogę. Tu nic nie ma. Więc wykonaliśmy próbę. To była chyba najdziwniejsza kapliczka, bo jak do tej pory zawsze coś tam one od nas mimo wszystko wymagały, tak tutaj wymagały od nas, żebyśmy weszli do środka, otworzyli skrzynkę i wyszli. I koniec. Niech będzie. Aha, i po prostu misja jest wykonana, bo to była misja właśnie tego, jak odkryć daną kapliczkę. No przyznam, znalezienie jej było naprawdę fajne, że musieliśmy znaleźć te drzewa w dobrej linii, iść tą samą linią, którą one prowadzą, tak? I potem odkryć, do czego prowadziły. Super, super rzecz, ale sama kapliczka? Bardzo dziwna, bo nic tam nie było po prostu. Ale niech będzie. Do zobaczenia jutro w odcinku kolejnym, gdzie na pewno wrócimy sobie do Impy, żeby dowiedzieć się tam rzeczy na temat przywrócenia nam pamięci. No i zobaczymy, co jeszcze. Do zobaczenia, cześć.